Witam was wszystkich bardzo serdecznie, cześć. Co ja sądzę, Japczanie? Ja na pewno wam tylko powiem tak, jeżeli chodzi o całą w ogóle tą dramę, bardziej mnie interesuje sama drama Multi kontra Japczan, niż Xayo Industries kontra Holak. Trzeba obrazić dla Multiego, żeby mnie do YFL wzięli, ale właśnie sprawa wygląda tak, że ja właśnie nie jestem w żadnej ekipie i szczerze, to jestem całkiem szczęśliwy. Przepraszam, faktycznie, należę do jednej ekipy, kurwa. A nie, czekaj. Ale kurwa, mamy ekipkę. To jest tak, ekipka, ja i moje dodatkowe chromosomy. To jest właśnie idealny duet, że tak powiem. Jak w skali od 1 do 10 oceniam Cyca Żugajki? Jesteście pojebani, w sensie nigdy Cyska nie widzieliście na oczy? Czy widziałem Kutasa Kacper Polskiego? Tak, wiem, o czym mówimy. Czy widziałem Cyca Majstaśko? A widzieliście Cyca, kurwa, starej swojej? Nie wiem. Boli mnie głowa, jest kurwa. Dzięki za zdjęcie, co ja... Właśnie, kurwa Boże Święty! Miałem tak zajebistą sytuację z jednym widzem. Wyobraźcie sobie to. Idę sobie z walizeczką i nagle słyszę w moją stronę takie coś. O kurwa! A wiecie, a to były złote tarasy. To się tak, echo się rozeszło po tych złotych tarasach trochę. Kilku ludzi, którzy stali dookoła tego ziomka, tak się spojrzeli na niego. I ziomek mówi tak: Boże, mogę z tobą zdjęcie? I do ziomka, znaczy, w sensie ja powiedziałem, że ta. I mówi, Boże, zrób mi z nim zdjęcie. Wiesz, zrobiliśmy tam zdjęcie, mówi, Boże, dzięki mordo, dzięki wielkie. I potem wiecie, ja tam, już tam sobie pochodziłem po tej galerii. I potem wychodzę z galerii na szluga i słyszę: kurwa, to znowu ty! I mówię, ja pierdolę. Widzieliście tego TikToka dotyczącego właśnie z minimajkiem? Siema czat, siema Ufik, siema Vox, dalej siema, tutaj siema, oficjalnie. Siemano. Kto według ciebie jest najbardziej szkodliwym twórcą w sieci? Minimajk. Dziękuję. Dzięki. Mam 30 stopni kurwa w pokoju, pojebało kogoś. Bo ja po prostu włączyłem klimatyzator na chwilę, żeby mnie nie wkurwiał. A nie jest chyba jakoś mocno słyszalny, wkurwiał was to? Wiem, że delikatnie to audio jest teraz takie, bo teraz używam software'u Nvidia Broadcast. Ale śmiesznie kurwa, bo jak ja mówię, co nie? Software myśli, że to szum, patrz. Kurwa, wycisza mój kaszel. Zajebiste kurwa. Jeszcze mnie tam kurwa wstawił chuj. To moja piosenka Pogers. Agata poszła do sklepu. W wolnej chwili kurwa. Tenis. Jak on się nazywa? Ja mam takiego małego. Jest taki mały. Kurwa! Nic nie mówię. A jak to będzie brzmiało, jak ja w ogóle kompletnie się wyciszę, kurwa? Siema. O, ale to audio jest teraz czyste, kurwa. W ogóle nie słychać tego szumu w tle. Ciekawe, co będzie kasztne. Ej, zajebiście to się pozbywa tych wszystkich, tych... Patrz. O, kurwa. Ej, zajebista jest ta technologia. A jakbym na przykład odpalił teraz dźwięk suszarki .mp3, teraz brzmi to tak. Ale kurwa tłumi! Ja pierdolę! A, dobra, teraz jest chujowe. Ale teraz tłumi zajebiście! Ale zajebiście tłumi, kurwa! Ile wydałem na Valoranta? 52, 52, 234, 189, 94, 52, 94, 94, 23, 52, 429. A czemu nie napisane, ile kurwa łącznie wyjebałem? A. Razem wydano 1375,89 zł. Ja chcę posłuchać zajebistej muzyki, okej? Okay? Oj kurwa, to jest muzyka. Kurwa. No chcę zrobić battle flipa stopami, kurwa. Kurwa, tak blisko było. Patrz! Nie! Mohamed, ty kurwo! Może i Muhammad wygrał, ale za to ja zagrałem tak, że mucha nie siada. Kurwa.
Pozdro, kurwa! Je! Yeah! Boże, jestem urodzony do tej gry, nie? Pozdro, lamusie jebany. Boże, jak jestem kurwa dobry w tą grę. Patrz! Dwóch zabiłem! Ja pierdolę! Jak jestem w tą grę zajebisty, kurwa! Nie! Ostatni! Ludzie już pokończyli, kurwa? No to co, chyba dołączamy do spektowania lobby, co? No, jak chuj, gadu gadu. Te lasery pierdolone. Ała. Ten ziomeczek, który stoi tutaj, 2-4U. Właśnie odpadł. Komplet starej właśnie napierdala. Skok wiary. Kurwa, biegaj po tą górkę! Jest! Udało się! Dajcie mi spokój, kurwa! Jest! Trzymałem go, nie! Yeah. Boże, już nigdy nie umyję tych rąk! Trzymałem Michela! Ej, czajcie kurwa, czajcie, że dzisiaj Yahoo Produkcja napisał na Twitterze, że streamy na YouTubie są lepsze, kurwa. Kurwa, jaki zjeb. Yeah! Ale się kurwa odpaliłem! Jak wyruchać żyrafę? A żyrafy akurat to nie jest nic trudnego, tak mi się wydaje. Że do żyrafy to wystarczy, że podejdziesz. A ona szybko złapie, o co chodzi. To teraz ja mam do was pytanie. Czy uważacie, że to już jest człowiek? Nie? To generalnie wszyscy, którzy mówią, że tak i że usunięcie tego to jest ludobójstwo, to chuj ci w dupę, bo to płód słonia. Pierdol się, ty też się pierdol. Boże. Kurwa, ci starzy tutaj. Wyobraź sobie, kurwa, że jesteś, że masz żonę, nie? Albo masz męża i się ruchacie i macie dziecko razem, nie? Wychowujecie dzieciaka, kurwa, tyle czasu i pewnego dnia podchodzi do ciebie córka i mówi tak: tato, pójdziesz ze mną na Team X3? I wtedy tak, wiesz, patrzysz na żonę. Emilia, zawiedliśmy jako rodzice. Widzę, Wojtek, widzę. Yo. I teraz starzy mówią tak: aha, co to za koncert? Co to za cieplaki? I tak, wiesz, do córki, nie? Stoi stary, pod nim córka stoi tak: Oliwia, nigdy więcej. Nie wychodzisz z domu do osiemnastki. Boli mnie głowa. To bym zrobił z tymi dziećmi wszystkimi w RP. Ale podobno poza tym kanałem bywa różnie. No i dowiedziałem się tego w ten sposób, że na jednym z ostatnich streamów wpadłem na materiał zatytułowany "Brakuje prawdziwych mężczyzn". A co to znaczy? Co ty nagrałaś, ty kurwo? Ja jestem przeciwna temu, co się w mediach wyrabia. Wrażliwego, aż nadto wrażliwego, który umie malować paznokcie, umie malować twarz sobie, umie się przebierać za kobietę. Mężczyzna wyzbywa się dodatkowo z takiego bycia mężnym i... Co? Czyli czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że według Nike, no ja na przykład nie jestem męski, bo ostatnio, jak byliśmy na nagrywkach, to pani wizażystka mi zrobiła makijaż, w sensie, bo żeby nie było widać, to znaczy, że jestem jakąś pizdą jebaną, tak? Ale jestem kurwa zjebem. Twardy, a co nagada w ogóle, kurwa? Przyjdzie jakaś katastrofa i jeśli my nie będziemy mieli mężczyzn, którzy nie boją się walczyć za swoją ojczyznę... Aha, przepraszam, zabrzmię w tej chwili bardzo źle, okej? Okay? Ale, a co ty będziesz robić podczas wojny?
Uslesie jebany. Tak szczerze, kurwa, co ty oczekujesz, że ja wezmę kałacha i pójdę, kurwa, i zginę, a ty będziesz siedzieć na piździe i... O Jezus, kolejny prawdziwy mężczyzna stracony. Nie ma tego obowiązkowego poboru do wojska. No, i co jest w tym złego? Ona powie coś typu, że w wojsku to byś się nauczył, co to jest prawdziwa praca! Mój tata tam był i mój tata mówi zawsze jedno, że... No i zobacz, jak cię wychował. Przepraszam to Nike, ale no, zjebałeś robotę. Kiedyś, jak był ten pobór do wojska, to tam uczono się prawdziwego życia. Uczono być mężczyznę... Tak. Bez kitu. Prawdziwe życie tam było robione. Że stał nad tobą ktoś i kurwa pluł na ciebie, miał na ciebie totalnie wypierdalone, rozkazywał ci cokolwiek chciał i miał i traktował cię jak szmatę, jak zwykłego robaka, kurwa. Bardzo mi przykro, że ja chcę rządzić nad swoim życiem i kurwa chcę zarabiać zajebistą kaskę i mieć wyjebane. Bardzo mi przykro. Albo jak to mówi ksiądz Pawlukiewicz? Aha, uwaga, to będzie jakaś taka mądrość, kurwa, uwaga, dawaj. Jeśli ty powiesz swojej dziewczynie, że nigdy przez ciebie nie pójdzie do spowiedzi, gościu, wygrałeś życie. Tak księżulek powiedział? Giga czad. Wy, drogie panie, miejcie do siebie trochę szacunku. Jeśli wasz facet przy was przeklina, używa jakichś niezbyt miłych określeń na inne kobiety, na innych mężczyzn, to właśnie na swoją mamę... Weźcie, wychodźcie, ale jeszcze mu na koniec powiedzcie, że w domu go chyba szacunku nie nauczyli. Wow! Kurwa! Ale pocisnęła mu, ja pierdolę, wstaję, wychodzę! Mężczyzna ma być mężczyzną, on jest głową rodziny, on w przyszłości będzie podejmował ważne... Tak, ma w ogóle zapłodnić dziecko, zbudować dom i wyruchać drzewo, czy coś takiego, nie wiem, jaka była kolejność. Nie, to tak też nie działa, no. To on będzie się nami kobietami opiekował. Tego się trzymajmy, kochani. I to chyba na tyle. Fajnie, że jesteście. Do zobaczenia. Pierdol się. Weź, zamknij ten kanał. Trzymajcie się. Cześć.